Państwem świętą liturgię i stańmy się Bogu nasze, że byśmy dobrze i owocnie uczestniczyć. Powiadam się Bogu wszechmogącemu i nam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą o uczynieniu zaniedbania. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedkładam Najświętszą Marię zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzech i doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjącej. Oczekuj Pana, bądź mężny. Na wieżę maginie oczekuj Pana. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Upominam was, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów, byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi chorą, że zaczęło się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi. Ja jestem Pawła, a ja Apolosa. Ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest powielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię. I to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Oto słowo Boże. Tutaj w Jerozolimie, gdzie jest tylu znakomitych znawców prawa, to
objawić Mesjasz, a nie gdzieś tam w Galilei. Ten sposób myślenia może być przeniesiony także i na współczesne czasy. My również patrzymy trochę na świat medialny. Widzimy te wielkie rzeczy, wielkie wydarzenia gdzieś tam w oddali. Patrzymy na ludzi, którzy są z pierwszych stron gazet, którzy występują w kolejnych wiadomościach, którzy pojawiają się na stronach internetowych i myślimy, to jest wielkie życie, to są wielkie osobistości, tam są wielkie wydarzenia, potężne pieniądze, a my żyjemy na prowincji, u nas brakuje takich wielkich ludzi. I może właśnie to spojrzenie sprawia, że nie zauważamy, że pośród nas są wielcy ludzie, że pośród nas są ci, którzy potrafią iść drogą Ewangelii i realizować wielki program życia. Kiedy wędruję pokolenie, to spotykam właśnie takich wielkich ludzi. Takich wielkich ludzi, którzy stają po świcie i wypełniają swoje codzienne obowiązki i zastają ich zmierzch i zmęczona twarz i zmęczone oczy i chwila odpoczynku dla dłoni. Wypełniają swoje życie codziennymi zadaniami, codziennymi obowiązkami. Trudzą się dla najbliższych, trudzą się rodzice dla dzieci, trudzą się dziadkowie dla wnuków, opiekują się kolejnym pokoleniem, przekazują tradycje, uczą i wypełniają wiele, wiele dzieł życiowych. Trudzą się często nad chorymi, którzy w rodzinie pozostają blisko i trzeba się nimi zająć, starszymi, którzy wymagają opieki. To codzienne zadania wydają się tak bardzo szare, tak bardzo zwykłe, a one są właśnie takie wielkie. Wielcy ludzie są pośród nas. My tych wielkich ludzi często nie widzimy. Tak jak w Jerozolimie nie widzieli Jezusa, nie widzieli w nim boskości, bo Jezus stał się jednym z nas. Stał się podobny do nas, przyjął naszą naturę, stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. I kiedy przechodził i nauczał, wydawał się być jak jednym z wielu nauczycieli. Trudno im było dostrzec jego wielkie posłannictwo. Być może tak czy my nie doceniamy tych, którzy są obok nas, tych, którzy się trudzą, którzy wypełniają codzienne swoje dzieła, codzienne swoje obowiązki, którzy pokonują przeciwności losu, którzy pokonują trudności w pracy, trudności zawodowe, którzy często zdobywają kolejne stopnie wiedzy, którzy wszystko czynią, żeby wokół nich panowało dobro. I w ten program wpisuje się również Stowarzyszenie Akcja Katolicka, która realizuje w codzienności swoje posłannictwo właśnie wśród tych wielkich ludzi, którzy wypełniają swoje codzienne zadania, pokonując przeciwności i powody losu. Dlatego trzeba uwierzyć w to, że obok nas kroczą wielcy ludzie i trzeba ich zauważyć i docenić. Uwierzcie, że także i wy jesteście tymi wielkimi ludźmi wypełniającymi swoje zwykłe, codzienne zadania, jak ta matka, która sukcesem dziecka cieszy się bardzo, kiedy ona wypowiada po raz pierwszy w życiu: a jeden stróżu Boże mój przyjmie swój, przekazując całą wiarę, całą tradycję przez pokolenie, następnemu pokoleniu. Także i my uwierzymy w to, że właśnie w takich drobnych szczegółach naszego życia, w takich drobnych gestach, w takich drobnych rzeczach realizuje się wielka Ewangelia. Jeśli zatem idziesz tą drogą, trudzisz się od świtu do zmierzchu do najbliższych, trudzisz się do innych ludzi, potrafisz szacunkiem odnieść się do każdego człowieka i zmęczony kończysz dzień, to jesteś wielkim człowiekiem. Amen. Powstanie, będziemy dzieci.
Źródło całości świętowania. Prosimy bardzo księdza Jana o przeczytanie. Słowa z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, kiedy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których ma sobie upodobanie. Obejmijmy te wszystkie nasze intencje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Życzenia i dobre słowa, które chciałbym tutaj powiedzieć do Państwa, podziękować najpierw za Waszą obecność, za Wasze zaangażowanie, za aktywne życie w życiu w swojej parafii, w tym naszym kościele lokalnym, lublińskim. I nie tylko, zresztą, bo mamy też gości. Chciałbym złożyć serdeczne życzenia, aby właśnie ta iskra, która gdzieś tam zapaliła nasze serca do większego zaangażowania w kościele, wzniecała coraz większy jakiś ogień, czyli taki zapał, żeby się nam nigdy nie przestało chcieć. Bo to właśnie jest coraz trudniej nam podejmować różne zadania. Szczególnie takie zadania, za które nie mamy żadnej zapłaty. Oprócz tej zapłaty Pana Boga. Dlatego życzę Państwu, byście zawsze mieli tę chęć do działania na rzecz Królestwa Bożego, żebyście byli takimi prawdziwymi świadkami Pana Jezusa. A szczególnie właśnie w tym nowym roku, który się rozpoczyna, który jest związany z kanonizacją Jana Pawła II, żeby ta kanonizacja także przyniosła nam nie tylko wiele radości, ale także prawdziwy zapał i ożywienie wiary w naszej ojczyźnie i myślę w całym Kościele. Żeby to, co przynosi nam Jan Paweł II, rzeczywiście stało się nie tylko naszym bogactwem, jako naszego narodu i Kościoła, ale także osobistym jakimś doświadczeniem. Więc życzę Państwu wszystkiego najlepszego i błogosławieństwa Bożego na ten najbliższy czas i piękny, rozpoczynający się rok. A ja chciałem ze swojej strony od razu podziękować księdzu dziekanowi za to, że wielokrotnie przyprawia akcję katolicką, że angażuje się w działania akcji katolickiej, że wspiera te działania akcji katolickiej i że możemy tutaj po raz kolejny uczestniczyć w spotkaniu. Ze swej strony obiecujemy, że w miarę naszych możliwości jako stowarzyszenie będziemy wspierali także i działania księdza dziekana i mamy taką nadzieję, że te największe owoce
zawsze są pobłogosławione przez Boga i tego błogosławieństwa przy okazji dzielenia się opłatkiem życzymy księdzu dziekanowi, żeby go Bóg wspierał, Matka Najświętsza, która otoczyła opieką to rodzące się zbawienie nam, otoczyła także opieką księdza dziekana. I wszystkim tutaj zgromadzonym członkom Akcji Katolickiej, także i z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, składam serdeczne życzenia, żeby opieka Matki Najświętszej także towarzyszyła w podejmowanych dziełach ewangelizacyjnych, w szczególności w tym roku, w wyjątkowym roku, w roku kanonizacji Jana Pawła II. Pozwólcie, że jeszcze ja parę słów powiem. Pierwszy raz tak się zdarza, że nie ma wśród nas księdza biskupa, ojca naszej diecezji. Zawsze służy nam swoją obecnością, pomocą i radą. W związku z tym nie możemy zapomnieć również i w takich okolicznościach o osobie księdza biskupa. Prosimy księdza profesora o przekazanie pozdrowień. Ja, jeżeli Państwo pozwolicie, to w imieniu Państwa ze swojej strony również prześlę nasze najlepsze życzenia i zapewnienie o naszej trosce i modlitwie w jego tych trudnych ostatnich miesiącach. Chcielibyśmy, pewnie trzeba byłoby życzyć mu teraz jak najwięcej sił i zdrowia do tego, żeby doprowadził tę naszą diecezję i swoją misję, prawda, do końca, a później jeszcze długo, jak najdłużej i jak najowocniej służył. Pozdrowię również księdza biskupa Marka, który liczyliśmy, że będzie w zastępstwie, ale niestety jest gdzieś daleko za granicą, i księdza seniora, księdza biskupa seniora Tadeusza. Państwa, panią prezes proszę również o przekazanie naszych życzeń i naszych pozdrowień księdzu biskupowi Stefanowi Regmuntowi, który był pierwszym delegatem biskupa Legnickiego do spraw Akcji Katolickiej i organizował życie Akcji Katolickiej przed 17 już laty. Więc uważamy go również za swojego ojca, tak jak wy dzisiaj. Prawda? Chcę zwrócić się jeszcze do wszystkich Państwa, dziękując za Państwa trud, za zaangażowanie, a zwłaszcza oddziałowi parafialnemu w parafii świętego Michała Archanioła za to wszystko dobro, które czynicie Państwo dla tych potrzebujących i no nieraz ubogich dzieci, biednych dzieci. Państwa działalność jest doskonałym przykładem, który możemy pokazywać jako nasza organizacja, jako nasze stowarzyszenie również innym. Chcę pozdrowić także górników, którzy przedstawi się Państwo Laskowcy. Pan dyrektor Mirosław Laskowski jest kierownikiem ruchu zakładu kopalni Rudna. Znamy się jeszcze ze studiów, to nasi przyjaciele, razem śpiewaliśmy kiedyś w jednym górze górniczym. Pan dyrektor włada, można powiedzieć, Polkowicami, jeśli chodzi o tę przestrzeń o 1000 metrów niżej, bo jest, znaczy 1000 metrów pod powierzchnią. Tam jest również bardzo dużo przestrzeni, w której się poruszają ludzie. Zdecydowanie więcej ulic na pewno niż w mieście Polkowice, niż ten teren, niż ta przestrzeń, którą widzimy na powierzchni. Jeśli dobrze pamiętam, tylko to 70 parę kilometrów, tysięcy kilometrów, nie 70 parę kilometrów kwadratowych. Łącznie więc nie tylko Polkowice, ale również wszystkie filie księdza dziekana. Pozdrawiam górników, życzę wszystkiego dobrego również Państwu osobiście. Co? Naśpiewajmy może, coś mi się zabierzemy. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta porodziła Syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, byle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają.
są najbliżej, połamę cię opłatki. Stasiu, czekaj jeszcze troszkę. Wszystkie Bóg błogosławi. Dziękuję, błogosławi, zdrowie w darze przede wszystkim. Szczęść Boże. Niech błogosławi, szczęść Boże. Błogosławieństwa Bożego. Zdrowia. Zapłać. No i dobra. Nie mam, bo mam. Bo poszukamy.